Karty dla zgranych zielonogórzan 50+ rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Myślę, że już pod koniec lipca wręczymy 5000 kartę. Takie jest zainteresowanie zielonogórzan, którzy ukończyli 50 rok życia. Punkt odbioru kart w Centrum Rekreacyjno-Sportowym przeżywa oblężenie. Program Zielonogórzanie 50+ chwycił podobnie jak karta zgranej rodziny. My co piątek będziemy teraz korzystać z tej karty, także ja bardzo dziękuję, jest bardzo fajnie. Osoby starsze skusił basen. 2 kilo schudłam. Waga spadła, dobrze się czuję. Teraz idziemy do dworca piechotą, a dopiero na pomorskie autobusy. Oferta Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do tej pory była atrakcyjna, ale z kartą 50+ 2 godziny na basenie kosztują 2 złote. Grzech nie skorzystać. Babcie i dziadkowie cenią sobie również czas spędzany z wnukami, stąd kilka nowości w basenowej ofercie. Prawdziwym hitem są czwartki z wnukami. Wspólne zabawy jednym i drugim wychodzą na dobre. Będziemy tutaj teraz całe lato, trudno na wczasy gdzieś tam wyjechać, już drogocenne są teraz czasy nad morze, więc będziemy korzystać tutaj. Lista wszystkich partnerów programu Zgrani Zielonogórzanie 50+ dostępna jest w internecie na stronie projektu.